Proszę. No już szósty raz kwestujemy na Mławskich cmentarzach. W tym roku nie było kwesty na cmentarzu wólczańskim. Nie było akurat osób do kwestowania, natomiast kwesta 1 i 2 listopada odbyła się na cmentarzu parafialnym i na cmentarzu komunalnym. Pierwszego dnia kwestowali ci, którzy tu mają na miejscu groby i musieli wyjeżdżać, natomiast drugiego dnia w dzień zaduszny kwestowałem ja, Andrzej Grzymkowski i Leszek Arendt z muzeum przy bramie głównej cmentarza parafialnego. No, pierwszego dnia było najwięcej osób i koledzy Zbigniew Wawrzyński, kolega prezes Miecznik i druga para to była profesor Zygner i Andrzej Grochowski. To oni zebrali razem ponad 2000 zł i my jeszcze niecałe 500 zebraliśmy w drugi dzień zaduszny, gdzie no już zdecydowanie osób było mniej. Ba, mało tego, jeszcze mieliśmy też takie rozmowy, że niektórzy nam już jakby zapowiadali się sami, że oni jednak dali pierwszego dnia, ale i drugiego też trochę dołożyło. I takich przypadków też kilkanaście było. No w sumie jak zwykle można powiedzieć, jak i w poprzednich latach, takie było pozytywne nastawienie. Oczywiście całe rodziny przechodziły, dzieciom dawali pieniądze do wrzucenia do puszek rodzice, ale i starsze panie i panowie, nawet bardzo zaawansowanym wieku, też wrzucały swoje pieniążki do puszek. Mhm. Czy to kwota jest tą, którą zebraliście w tym roku, porównywalna do poprzednich, czy wyższa? No właśnie, prawda? Jest kryzys, zdecydowanie można by się spodziewać mniej, no i było nas mniej, bo dwie pary pierwszego dnia, jedna para drugiego dnia i w sumie przekroczyliśmy 3100 zł, czyli całkiem nieźle jak na ten kryzys, całkiem nieźle. Gdyby było więcej par, tak jak bywało w niektórych latach, że 5-6 par i bramy były obstawione, szczególnie bramy cmentarne, oczywiście szczególnie pierwszego dnia, no plus jeszcze, bo raz tylko odbyła się kwesta na cmentarzu wólczańskim, to sądzę, że moglibyśmy spokojnie przekroczyć 4, a może nawet i 5 tysięcy. No nie mówię o tej rekordowej kwestii, kiedy ten jeden rok, dwa lata temu poświęciliśmy i wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół, przepraszam, i wspólnie z Komitetem Budowy Pomnika Jana Pawła II wtedy ta kwesta się odbywała i wtedy to była rekordowa kwesta, ludzie dawali na pomnik i było około 20 tysięcy. A proszę przypomnieć, jaki jest cel tych zbiórek? A oczywiście, już przypominamy, to przede wszystkim jest restauracja starych, zabytkowych grobów. I w tym roku chcemy, no to znaczy ten rok się kończy, czyli w przyszłym roku do kolejnej kwestii chcemy odnowić kolejny grób. Będzie on wybrany na zarządzie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej. Jeszcze który, nie chcę mówić, bo to jeszcze są tam 3-4 propozycje do rozważenia. No ale już parę tych grobów jest odnowionych. No, no właśnie. Przypomnę Pełowiaków, przypomnę generała Lipkę, lotnika Pytlaka, chociażby te groby. Oczywiście jak każdy, kto chodzi po cmentarzu parafialnym, może zauważyć, że są tam naprawdę bardzo stare groby, sięgające niemalże początku tego cmentarza. No niemniej te, które są nadal utrzymywane przez rodziny, staramy się nic przy nich nie robić, żeby po prostu nie było zarzutów, że zebrane społeczne pieniądze idą na grób, gdzie rodzina może go utrzymać. Mhm. Czy oprócz tych pieniędzy, które zbieracie na kwestach, jakieś wsparcie również macie, jeśli chodzi o renowację grobów? Tak, kilka razy mieliśmy wsparcie. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej na ten cel otrzymywało wsparcie od burmistrza Mławy. A w tym roku nie, tak? Czy nie wiemy jeszcze, dopiero ewentualnie po nowym roku będziemy występować. Rozumiem. Dziękuję. Proszę bardzo. Krótko rzeczowo.